Ze mną Krzysztof Kantor. Krzysiu, 3-2 przegrana dzisiaj w tym pierwszym meczu fazy pre-playoff. Jedziecie do Bytomia z nożem na gardle tak naprawdę. No tak, no w sumie cały mecz było bardzo wyrównane. Wygrywaliśmy w końcówce 2-1. Na koniec, można powiedzieć, podaliśmy rękę przeciwnikowi, daliśmy im strzelić dwie łatwe bramki i teraz będziemy mieli bardzo trudny mecz w Bytomiu. No właśnie, chyba zabrakło trochę koncentracji po tej strzelonej bramce. 40 sekund tylko cieszyliście się dzisiaj z prowadzenia. No myślę, że część chłopaków wyszła nieskoncentrowana, już każdy myślał o tym, że mecz jest wygrany, a trzeba grać do końca. Ten początek meczu, wróćmy do niego. Graliście ten mecz tak jakby na przysłowiowej żyle. Dużo walki przy bandzie, dużo spięć, dużo prowokacji. No myślę, że troszeczkę byliśmy zestresowani. Pierwszy mecz u siebie, chcieliśmy się pokazać z jak najlepszej strony, no i wtedy nie zawsze wszystko wychodzi i ten początek meczu nie był najlepszy dla nas. Ale już tak od 10 minuty można powiedzieć, że się obudziliśmy i mecz wyglądał dużo lepiej. Trochę zmieniacie ten swój rytuał przedmeczowy. Jedziecie już dzień wcześniej do Bytomia, w poniedziałek. Tam spotkanie i miejmy nadzieję, że widzimy się tutaj na hali w czwartek. No wszystko zrobimy, żeby przyjechać tutaj w czwartek i wygrać ostatni mecz z Bytomiem. Dzięki i powodzenia.